kiedy 25 maja 2008 roku była tu podniosła uroczystość od utworzenia tego, otwarcia tego pomnika, mówiłem do bliskich, to jest pogrzeb ojca. Nie spodziewałem się wtedy, nikt z nas nie myślał, że szczątki ojca zostaną odnalezione, ekshumowane, zidentyfikowane i w godny sposób w prawdziwym chrześcijańskim pogrzebie pochowane. Tu muszę powiedzieć, że ekipa profesora Szwagrzyka, obecnego wiceprezesa zarządu głównego IPN-u, wraz z młodymi ludźmi oddanymi z pasją tej pracy. Byłem przy tym kilkanaście godzin. Obserwowałem, jak wychylają się z głębokości około 40 centymetrów, gdyż styczeń roku 49 był bardzo mroźny i się paczą, nie chciało się kopać głębiej. Ziemia była zamarznięta, a do tego nie wiem, czy żeby nie uciekli po śmierci, powiązani byli kablami. Profesor Szwagrzyk mówił, że czegoś takiego nie widział. Nawet na słynnej łączce w Warszawie nie widział tak niegodnych pochówków. Chciałbym powiedzieć, że biorę tatę do Przemyśla. Przedwczoraj miałem okazję przy wkładaniu jego kości do trumny pocałować go pierwszy i ostatni raz w życiu. Pozostawiam wam ten pomnik. Dłuta waszego mistrza, pana Dariusza Jasiewicza. Pozostawiam wam również grób rodzinny na starym cmentarzu, gdzie spoczywa dziadek Józef, babcia Rozyna, nasze cioci, ukochany najstarszy brat ojca, ostatni prezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Jarosławiu w 1939 roku. I pamiętajcie też o moim stryju, który w dalekiej Szwecji został pochowany. Młodszy brat ojca był długoletnim prezesem Kongresu Polaków w Szwecji, wielce zasłużonym zarówno dla Polonii szwedzkiej, Polonii litewskiej, łotewskiej, ukraińskiej. Tu są właśnie jego dzieci. Tu jest Jadwiga i Władek. Przyjechali, że tak powiem, jak tylko był pierwszy zew, że jest ten pogrzeb, jest ten pochówek. Mieli zupełnie inne plany, ale rzucili to. Chciałbym powiedzieć, że pochówek na cmentarzu w Przemyślu no też będzie godny. Mama moja nie doczekała tego momentu. Siostra zmarła w wieku 49 lat. Tu jest jej syn i córka. Tyle chciałam powiedzieć. Życzę wam wszystkim ukochanym jarosławiakom wiele szczęścia. I pamiętajcie o bohaterach, pamiętajcie, bo pojawiają się chwilami głosy, po co się szuka te kości, po co to grzebać w przeszłości. A no właśnie po to, żeby pamiętać i żeby dawać wzorce młodym ludziom. Niech żyje Polska!